Aniu Kogel, Mogel 3. W jakiej doli tym razem Cię zobaczymy? Urzędniczki państwowej, kobiety groźnej, idącej za przepisami. Powiedziałabym taki niemiecki trochę porządek. A Ty w życiu też jesteś taka groźna? O, oczywiście. Nie. Ja miewam pazur i też pół żartem, pół serio jestem kobietą z jajami, ale nie, groźna absolutnie. Na pewno nie jestem taka stąd dotąd i na pewno nie jestem od przepisu do przepisu. Czytaliśmy, że Ty idealnie pasujesz do tej doli. To bardzo jest miło to słyszeć. Cieszę się, że ktoś mi, wiesz, zawierzył i powierzył tę rolę. Natomiast nie, raczej bym nie powiedziała, że jestem groźną urzędniczką. Chociaż kto wie, może jakbym kiedyś, że tak powiem, rzeczywiście wylądowała w jakimś urzędzie, to byłabym bardzo precyzyjna i bardzo taka skrupulatna. Ucieszyłeś się, jak dostałeś tę propozycję? Ciągle jeszcze myślę o tym, że jestem urzędniczką i myślę sobie, że pracoholizm jest moją chorobą, więc jakbym była urzędniczką, to na miłość boską wyglądałoby to zupełnie inaczej. Znasz jakąś urzędniczkę, pracoholiczkę? Podejrzewam, że jest ich masa, natomiast myślę, że jakbym była na przykład w ZUS-ie albo w Urzędzie Skarbowym. Jezu, ludzie, cieszmy się, że ja zostałam aktorką.